wszystkim, witam się z Wami bardzo serdecznie. Z samochodu zaczynamy ten vlogmas. Uwaga, gdzie jestem? Będziecie widzieć? Walmart. Dzisiaj przyszła ta chwila i ta pora na odwiedzenie Walmartu. Powiem Wam, że ja Walmartu nie lubię. Ogólnie to nie jest mój ulubiony sklep, a nawet bardzo go nie lubię. Może dzisiaj mnie czymś miłym zaskoczy, aczkolwiek... Postawię sobie Was tak. Aczkolwiek nie sądzę. Ręka mnie boli od trzymania tego. Ostatnio byłam tutaj przed... Przed świętem Dziękczynienia w piątek wieczorem pojechaliśmy, bo mówię do Jurka, dobra, chodź, pojedziemy, nagram film, pokażę ten Walmart troszeczkę, może akurat coś kupię, ale zaczęło się od tego, że powiedziałam cześć wszystkim i tyle, rozłączyłam się i tyle, wyszliśmy z Walmartu, pojechaliśmy do BJ'a, było tyle ludzi, że nie dało się przejść, w ogóle miałam dość, więc nie lubię tego Walmartu, wolę Target i nie dlatego, że Walmartu w Nowym Jorku nie ma, a Targety są tylko dlatego, że ogólnie w Targecie są lepsze rzeczy jakościowo. Jeżeli chodzi na przykład o dekoracje do domu, to są naprawdę to droższe rzeczy są, ale są lepsze jakościowo. Ogólnie, dobra, będziemy chodzić po tym Walmarcie, to Wam trochę powiem, dlaczego może tego Walmartu tak naprawdę nie lubię. A może dzisiaj coś kupię? God knows. Dobra, let's go, zaczynamy. Zaparkowałam w ogóle troszkę dalej, żeby... Dalej, pewnie bliżej nie byłoby i tak parkingu, żeby Wam pokazać mniej więcej rozmiar tego sklepu. A więc to jest dotąd cały sklep, no i oczywiście tam jeszcze wzdłuż się ciągnie. Ten jest naprawdę duży. No i dobra, let's go. Nie wiem, czy będę brała w ogóle wózek, czy jest sens? Może wezmę. Szczerze to nie wiem, od której strony zacząć. Nie wiem, czy to będzie widać. Ale jest naprawdę duży. Dobra, pójdziemy wprost i zobaczymy, gdzie mnie nogi poniosą i za czym. Okej, kawy. 2 za 2. Ubrania. Ogólnie, jeżeli chodzi o ubrania, to ja nie lubię z Walmartu, naprawdę. Ale takie swetry świąteczne, jak są jakieś tańsze, to i tak na sezon można sobie wziąć. Ile one kosztują te? $19, to jeszcze taka spoko cena, tak samo jak i w Primarku na przykład. Okej, żeby mi nikt wózka nie ukradł, będę pilnowała. Dobra, chodźcie, szybko zobaczymy ubrania świąteczne, może akurat coś znajdę. OMGGG, zobaczcie na to! Ale gdzie ja bym w tym wyszła? Ale fajne! O nie, ile... Ojej, Mikołaj! O gosh! Powiedzcie, że jest mój rozmiar. Jaki jest to chyba jednak? Sobie kupuję L-ka za wielkie. O nie! I'm obsessed. Merry Christmas, you filthy animal. Znacie ten tekst? Na pewno kojarzycie. Co my tutaj mamy? Home Alone! O, nawet się świeci! OMG, I'm so excited right now. Minnie Mouse! Mickey! Hej, Walmart, nie jesteś taki zły. Ile te bluzy kosztują? Dychę, hej, dychę. Biorę jakąś. Patrzcie na to. Brać czy nie brać? M-ka. Myślę, że będzie dla mnie spoko. Dział z chrupkami. Lemon. Lemonka? Uuu, coś nowego. Dobra, tutaj mamy lejsy i tak dla przykładu taka duża paka w Walmartie kosztuje $5. Czy ona jest taka duża? No w sumie tak, duża. Mamy tutaj, nie wiem ile tutaj mamy, ale dobra. Chrupki jakieś, wszystkie do wyboru. Chcę tak szybko to zrobić, żeby ten film nie trwał milion godzin. Okej, tam widzicie aż do końca są chrupki. Tutaj też przejdziemy, tylko pani przejdzie. Też mamy Pringles. Ja ich nie lubię, ale dobra. 2,24 i zobaczcie, ile mamy do wyboru. Ile smaków. Czy są jakieś świąteczne, czy nie? Barbecue. O, w zimowym takim bardziej wydaniu. Zobaczcie, fajne. Te też oryginalne. Tak, świąteczną szatę graficzną mają Pringlesy. Tutaj mamy dział z płatkami na mleko, czyli cereal. I idziemy, zobaczymy jakie są może. Patrzcie jaka wielka gigapaka. Ile tutaj jest w tej gigapace. No naprawdę jest wielka. Ja nagrywam teraz szerokokątnym, więc nie wiem jak to będzie widać. Dyszkę kosztują te takie duże, duże megapaki. Okej, okay. Let's go.
mamy tutaj różne płatki na mleko, ale one są naprawdę mega duże paki. Różne smaki do wyboru, co chyba tylko chcecie. I mam nadzieję, że mi nie zbanuje YouTube filmiku, ponieważ jest muzyka w tle. Dobra, spróbujemy Lucky Charms. Emilia je lubi. One są pycha. Okej, okay, muza gra. Reese's. Ja nie lubię, Emilka lubi. Dobra, Fruit Loops. Ogólnie tutaj są naprawdę mega duże paczki. Dobra. I tak na szybko chyba przeszliśmy ten dział. Tutaj też po drugiej stronie są jakieś snacks. Tutaj jest trochę ludzi, ale mam nadzieję, że uda mi się wam pokazać ciastka. Oreo na przykład. Oreo. I na przykład mamy różne smaki. Toffee, mięta, czekoladowy birthday cake. Mam nadzieję, że panu tutaj nie przeszkadzam. Jakieś, o nawet zobaczcie, zobaczcie. Dacie wiary? Gluten free. Nice. Okej. Okay. Są cieniutkie. Akurat w sumie, jeżeli chodzi o Oreo, to tutaj za dużo nie ma smaków do wyboru. Dobra, chips. Ahoj. No dobra, i tak wygląda. Tam się ciągnie aż do końca dział z ciastkami różnego rodzaju. O, tutaj są takie nawet malutkie paczki i tak dalej. Dobra, do końca już nie będę szła, idziemy dalej. $18 kosztuje dla swojego zwierzaczka chojneczkę na święta, gdyby ktoś chciał, nie wiem, jakiś renifer, domek. Jeżeli chodzi o świąteczne piżamy, to mamy tutaj jakiś tam wybór, ale zobaczcie, idzie się w nich upocić. To jest ta sama cena, co w Primarku, ale po prostu masakra. Normalnie one w ogóle powietrza nie przepuszczają, także nie polecam, ale kosztują $13. No dobra, tutaj mamy też dział dla dzieci, wszystko. Ubranka dla malutkich maleństw, telewizory i na przykład taki Find Your Falalala Thing kosztuje $358.55. Okej, okay, w końcu puścili reklamy, więc mogę sobie pogadać. Idziemy szybciutko. Tutaj mamy też ubrania, dalej telewizory na samym środku, jakieś, wiecie, takie przedceny jakby powystawiane. AGD, dalej i rzeczy do domu i już muzyka gra. Książki, chodźcie, zobaczymy, pokażę wam, ile u nas kosztują na przykład laptopy. Nie wiem, czy tutaj się uda jakiegoś maczka znaleźć, poszukamy. Dobra, tak dla przykładu, iPad kosztuje, tutaj mamy ceny, także możecie sobie zobaczyć. I następne deale, czyli KitchenAid Mixer, 259. Powiem wam, że to jest naprawdę spoko cena i ogólnie te KitchenAidy ja wam mega polecam. Jeżeli szukacie takiego miksera, który przetrwa wszystko, to jest to na pewno KitchenAid. Ja mam już mój 12 lat i działa jak nowy. Gdzie idziemy teraz? Idziemy na jakieś świąteczne rzeczy? Dalej tutaj mamy rzeczy do domu, jakieś patelnie, garnki, wiecie, wszystko, jakieś food masażery, czy jak to się tam nazywa. I tutaj już będziemy wchodzić w dział świąteczny. Ale jak się tutaj przepchamy, dzisiaj jest tydzień, ale i tak jest bardzo dużo ludzi mimo wszystko. Dobra, takie bombki $6, czy się opłaca? Nie sądzę, plastikowe, zwykłe, także okej. Okay. Dużo zabawek, jakieś kocyki. Chodźcie, może zaczniemy od dekoracji na choinkę, może coś przejrzymy na szybko, ale tak na szybko. Zaczniemy od dekoracji takich malutkich na choinkę i na przykład, nie wiem, taki plastik i w ogóle tutaj większość dekoracji takich kosztuje $2, także możemy sobie na pewno każdy z czegoś wybrać, jeżeli zbieracie takie pierdółki. Emilka zbiera i ogólnie w Targecie one są droższe, bo kosztują $3 oczywiście plus tax, ale plus podatek, ale ogólnie tutaj te są gorsze jakościowo, ale myślę, że jak się uprze, to każdy sobie coś wybierze i na pewno coś fajnego znajdziecie. I wiecie co, ja chyba sobie wezmę kilka jednak, może I don't know, czy mi się któreś spodobają na moją choinkę dużą, jednak coś dorzucić. No i dobra, i tutaj tak jak widzicie jest cały dział tych ozdób. W ogóle to ja dzisiaj miałam zaczynać też nagrywać vlogmas, jak wrócę do domu, ale chyba będzie tylko ten vlog z tego sklepu. Okej, okay, wchodzimy w kolejny dział. Co one $1.28 kosztują? Niemożliwe, jeżeli tylko tyle. Nie, właśnie, 5,97, ale zobaczcie, to jest po prostu totalny plastik, którego raczej
No nie wiem, cała półka jest, myślę, że nikt go nie chce kupić jednak. No i duże bombki, małe bombki, różne bombki, gigantyczne bombki, które możecie sobie powiesić na dworze na choince, albo jak macie jakąś super wielką wypaśną, to i w domu. Może ja za dużo gadam, co? Okej, let's go dalej. Tutaj mamy, o jakie te są ładne. Emilce by się na pewno spodobały. Mini ornamenty, 4 dolary, czyli wychodzi was dolar za jedną taką pierdółkę. Takie małe by mi się przydały w ogóle, na pewno zrobiłabym coś z nich, ale... Okej, idziemy dalej. Tutaj co my tutaj mamy? Jakieś wieńce, ale te wieńce to... Czekajcie, zobaczymy. Też raczej chyba nic specjalnego. Może ten by się do czegoś nadał, bardziej tak naturalnie wygląda. 19 dolarów, to jeszcze powiem wam, że spoko cena i ogólnie jakość też. Okej, next. Tam na górze dopiero Mikołaje. O Jezu, mi się marzy ta choinka. Zaraz mam nadzieję, że ją znajdę gdzieś na dole, bo tak bardzo chcę właśnie tą zieloną. O, tu są, ale to są, okej, to są kubki chyba, tak? Tak, ale fajne, że znajdzie dolarów właśnie w stylu tej choinki. Domki świąteczne, oj, Mikołaj na choinkę. Kurde, jakbym nie miała kota, to bym miała albo pociąg na choince, albo Mikołaja, ale niestety. Żartowałam. Ten czy ten? Garniemy chyba dla mojego męża. Szlafrok taki będzie wyglądał jak Hugh Hefner. Tutaj są też działy z jedzeniem, ale tego wam już tak nie będę pokazywała. Tak w miarę trochę sklep zeszliśmy. Wiadomo, że nie cały, bo jest duży, ale tak w większości, znaczy ja w większości zeszłam, na, no nie cały. Ale tak jak widzicie, tam są warzywa, owoce, ciastka, kwiaty. Tutaj są rządy z lodówkami. Czy ja coś do domu potrzebuję? Chyba nie. Nie będę dotykała tym głowy, ale dolar 50. Jakby mój mąż chciał mi to robić, to bym sobie kupiła. Całe szczęście, że są self-checkouty, więc zrobimy self-checkout. I są akurat dzisiaj puste. Dobra, nie będę blokowała, robię, a w domu zrobimy hola. Dzisiaj jestem usatysfakcjonowana na 4%. Brawo Walmart, dziękuję. Jesteście gotowi, żeby zobaczyć, co kupiłam? No więc pierwszą rzecz mam już na sobie. I tutaj mamy taki sneak peek. Googly Eyes. Reniferek. Kto wie, kto wie. Sorry, dzisiaj mam naprawdę taki dobry humor. W ogóle jakoś jestem taka rozchichana. No więc tak. Googly Eyes. Jaki słodki nosek. Nawet zobaczcie. Guziczki. Candy cane. Zobaczyłam. Kieszonki ma. I to jest... To jest to. Ale jak to się nazywa? To nie wiem, to są po prostu taki kombinezon na szalkach, ale ja takie mam jeansowe właśnie, tylko że nie wiem dokładnie jaka to powinna być nazwa, nawet w języku polskim. Nawet po angielsku nie wiem w sumie, zaraz może gdzieś znajdę, ale tak to wygląda. I czy będę w tym chodzić? Tak, będę chodziła, będę odbierała Emilkę w tym ze szkoły w czasie właśnie teraz świątecznym, niech dzieci troszeczkę mają radości i uśmiech, bo na pewno będą się śmiały z tego i tak. No i w ogóle, nie wiem, czy poszłabym tak do sklepu, to też tak bym poszła do sklepu, do lekarza już raczej nie, bo bym się wstydziła, ale do sklepu tak. Także będziecie mnie widzieć na pewno w tym. Dobra, następna rzecz. Założę to na wierzch, jeżeli chodzi o... ubrania, to wzięłam bluzę, która będzie chyba wielka, bo nie znalazłam swoich rozmiarów. W ogóle była, to jest extra large. No i teraz tutaj będzie śmiesznie wyglądało, no bo oczywiście mam, ale no to duża jest, bo to jest XL w ogóle rozmiar, czy nawet XXL, ale kosztowała dyszkę. No i wiecie, wszyscy znamy ten słynny tekst z Kevina samego w domu. Nawet chciałabym się to tym głosem powiedzieć, ale się powstrzymam. Więc tak, dyszka, bluza. I powiem wam, że naprawdę jakość tego materiału, jestem zdziwiona, że tylko 10 dolarów, ale kosztowała. Ale ogólnie jest spoko i na pewno w niej też będę chodziła. I na pewno nie tylko jeden sezon, tylko w ogóle już też dalej później po świętach i w następne święta. Dobra, pokazujemy następne rzeczy. Następnie wzięłam, Emilia chciała ten wtedy w BJ-u Gingerbread House, ale wzięłam tutaj taki ciasteczkowy dla odmiany w tym roku. I on też kosztował chyba tylko dyszkę, wiecie, więc naprawdę cena, powiem wam, że ogólnie byłam zaskoczona, jeżeli chodzi o Walmart. Taki, i tutaj mamy
Z lampy się pewnie światło odbija. Ale mamy tutaj jakieś dodatki też dekoracyjne, gdzie ja to widziałam. A tutaj mamy jeszcze jakieś, także spoko. Powiem wam, że za 10 dolarów, no to ogólnie fajnie. W Targecie bym za dychę nie kupiła. Następnie wzięłam, Emilce jednak wybrałam taką babuszkę, czyli to jest pani Mikołajowa chyba. Squishy, bo ona lubi bardzo squishy, więc do prezentu na pod choinkę jej dorzucę. Nicolette ma na imię ona i kosztowała 15 dolarów. You may not remember Nicolette, but she absolutely... O, tu jest cały opis w ogóle o tej pani Nicolette. Fajnie. Także taka babuszka i na choineczkę dorzucimy. Wybrałam sobie jeszcze Mikołaja, tego za $1.97. No i słuchajcie, tak podsumowując ogólnie ten Walmart, ja wam mówiłam, że ja tego Walmartu nie lubię, bo naprawdę na zakupy tam nie jeździmy i tak jak wcześniej, nie wiem, powiedziałam, że nie ze względu na to, że nie ma go w Nowym Jorku, bo w ogóle Walmartu w Nowym Jorku nie ma. Najbliższy mamy w New Jersey, ale to mamy bliźniutko, wiecie, dosłownie 10-15 minut, może z 15 minut jechałam, bo w New Jersey był troszeczkę korek, ale jest blisko. Po prostu nie jeździmy tam, bo nie mamy takiej potrzeby, a poza tym zawsze tam jest dużo, dużo ludzi, że jest ciężko przejść. Przeważnie zakupy jednak robimy w weekendy. Dzisiaj pojechałam i powiem wam, że na tygodniu nawet nie było źle. Było trochę ludzi w niektórych działach, że było nawalone, ale tak ogólnie było tak, że spokojnie dało się przejść, dało się porozglądać, pochodzić, zrobić zakupy i może od czasu do czasu zacznę tam jeździć, może, jeżeli takie, nie wiem, będę chciała jakieś gadżety sobie dokupić, może następnym razem na walentynki coś, chociaż jeżeli, no zależy może też tak kto co lubi, ja na przykład jeżeli chodzi o takie dodatki do domu, to wolę, nie wiem jak to nawet powiedzieć, wydać troszeczkę więcej, ale żeby mieć już takie jakby lepsze i żeby to mi posłużyło kilka lat. Na przykład ja nie lubię takich plastikowych jakichś, no wiecie, takich po prostu dodatków, nie wiem. Na choinkę bombki trochę plastikowych mam, ale i tak się staram bardziej szklane, chociaż mój kot nie zwala ich. I w ogóle nawet jeżeli chodzi o plastikowe bombki na choinkę, tak jak widzieliście w Walmarcie, są tanie, ale ogólnie jakość nawet tego plastiku to była naprawdę średnia, że lepsze już kupicie w Michaelsie, ja kupowałam i nawet w tym, gdzie ja byłam, Hobby Lobby, te plastikowe bombki moje kupowałam, to są już lepszej jakości niż z Walmartu, ale tak poza tym to tak, Walmart, no super store po prostu jest z... Nie bez powodu nazywany, ogólnie no super sklep. Super sklep, jeżeli chcecie sobie zrobić zakupy w ogóle, to wszystko tam macie w jednym miejscu. Nie musicie jeździć po różnych sklepach, wszystkiego szukać. Jeżeli się, nie wiem, przeprowadziliście gdzieś tutaj do Stanów, my tak zrobiliśmy, że jak ja tutaj przyleciałam ileś tam lat temu, to jak wynajęliśmy wtedy mieszkanie, to nie mieliśmy w ogóle nic. To pierwszą rzeczą, jaką zrobiłam ja, to był właśnie, pojechaliśmy do Walmartu i tam sobie wszystko pokupiłam. Mikrofalówkę, garnki, patelnie, wszystko co, po prostu absolutnie wszystko wtedy w Walmarcie i jedzenie. I tam są też, jeszcze wam tak powiem, na przykład po boku też są sklepiki, gdzie możecie sobie zrobić brwi, zrobić sobie paznokcie, zjeść coś, napić się. Jest apteka, no w ogóle wiecie, no po prostu wszystko, wszystko, jeżeli tak, tak to wygląda, nie wiem, dajcie znać, jeżeli jesteście stąd, czy lubicie Walmart, czy robicie tam zakupy. Ja chyba się jednak przekonałam do Walmartu, powiem wam, że po dzisiejszym dniu zmieniam zdanie o Walmarcie i tak. I dzisiaj kończę, bo już chyba ten film będzie trochę trwał, a mam nadzieję, że jednak nie. Chciałabym tak, żeby to było z 15, nie więcej minut i tak. I to będzie mój dzisiejszy vlogmas, także mam nadzieję, że wam się podobało. Dajcie znać w komentarzu, jeżeli tak, to będę robiła czasami jakieś takie filmy, właśnie jak chodzę po sklepach, coś kupuję. I mam jeszcze kilka takich sklepów, do których nie chodzę, bo ich nie lubię i może zrobimy jakąś z tego mini serię, że będę chodziła do tych sklepów, może akurat się przekonam. Także dziękuję wszystkim za oglądanie, w następnym filmie widzimy się już jutro, będzie to normalny, regularny vlog. Trzymajcie się, pa!